Cześć! W tym nagraniu pokażę, jak w Ioniku skonfigurować PWA oraz w łatwy sposób zdeployuję taką aplikację w Firebase. Ja nazywam się Emil Juchnikowski, na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ioniku i Angularze po backend przy użyciu Node.js, Nest.js i bazy MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps w zakresie hostowania usług na Kubernetesie w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Ok, to teraz tak standardowo przejdziemy do strony Ionika, przejdziemy do dokumentacji i tutaj w dokumentacji w sekcji z Angularem, tak, no bo robimy aplikację przykładowo w Angularze, tak, jest opisane, jak dodać PWA. Dodajemy PWA w sumie w taki sam sposób konfigurację do PWA, jak to się robi w Angularze. Jednym w sumie poleceniem. To sobie sklirujemy. Clear ng add angular PWA. Daje nam się zależności, mamy pytanie, czy mamy wykonać, tak, to co jest w tym pakiecie. Czekamy chwilę. No i tak naprawdę mamy już w tym momencie skonfigurowane PWA jednym poleceniem, tak. No to co tutaj możemy teraz zrobić, no to podmienić sobie na przykład ikony, tak, które zostały utworzone, możemy sobie w assetsach, tak, zostały stworzone ikony, tak, które możemy sobie podmienić na swoje, żeby nasza aplikacja PWA ładnie wyglądała, tak, no ale my w ramach tej przykładowej aplikacji nie będziemy tego robić. Tutaj nam się manifest standardowy dla aplikacji PWA stworzył. Został też tutaj opisany w AngularJSONie, tak, żeby on też był dorzucany do assetsów. Stworzony został plik konfiguracyjny angularowy pod PWA. No i tyle. W tym momencie mam PWA zrobione, tak, i moglibyśmy je uruchomić. Możemy to uruchomić przez konsolę ionikową, serwując sobie naszą aplikację przez HTTPS-a, tak, no bo PWA wymaga HTTPS-a, ale my sobie zrobimy w tym momencie deploya w łatwy sposób, pokażę, jak to się robi przez konsolę Firebase'ową. Ten sposób w sumie jest opisany tutaj na stronie z dokumentacją. Musimy sobie zainstalować Firebase Toolsy, musimy się zalogować na Firebase'ie, tak, no to już mam u siebie zrobione. No i następne co? To inicjalizujemy nasz projekt w Firebase. Projekt się inicjalizuje, pyta nas, co chcemy zrobić. My będziemy w sumie tylko chcieli zahostować nasz projekt. Ja wybiorę już gotowy na Firebase, jaki mam, ale tutaj można sobie nowy stworzyć. Test ionikowy i co dalej? Wybieramy sobie folder, który będzie wrzucany w przypadku tutaj Ionika. To będzie folder www. Wszystkie rewrajty chcemy ustawić na indeks. W tym wypadku nie deployujemy przez GitHuba, tak, wybieramy nie. Wykryło nam ten plik index.html, nie chcemy go sobie nadpisać. I Firebase'a mamy też skonfigurowanego w tym momencie, tak, tutaj mamy w pliku, w którym jest źródło Firebase'a ustawiony defaultowy projekt, stworzył nam się plik konfiguracyjny pod Firebase'a. No i tyle. Mamy już skonfigurowanego PWA, mamy skonfigurowane, zinicjalizowane Firebase. To teraz co zrobimy? Zbudujemy naszą aplikację, tak, żeby nasz folder www był aktualny, tak, Ionic build
I tutaj już wybierzemy opcję produkcyjną, żeby nam się pliki produkcyjne zrobiły. Czyli po prostu aplikacja, żeby była zminifikowana. Czekamy chwilkę. Wszystko już nam się ładnie zbudowało. No i ostatnią rzeczą, którą robimy, to deployujemy. Firebase deploy. I teraz nam się aplikacja łączy z Firebase'em i przerzuca pliki. I praktycznie wszystko, tak? Teraz już możemy sobie wejść na naszą stronę, na stronę z naszą aplikacją i jak widzimy tutaj w tym momencie możemy sobie, no, możemy sobie otworzyć tą aplikację jako PWA. Ja sobie tutaj w tym momencie otwieram i widzimy, że jest po prostu aplikacja PWA zrobiona z naszej aplikacji Unicode. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Jak widać, aplikacja PWA bardzo łatwo się konfiguruje, tak w przypadku Ionica, tak samo jak w przypadku Angulara i też możemy w bardzo łatwy sposób tą aplikację zahostować na Firebase. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania następnych odcinków o Ionicu.